nazywam się Radosław Czapla. Pochodzę z Wrocławia, od 20 lat mieszkam na Śląsku. Jestem pedagogiem, psychoterapeutą i od paru lat zajmuję się fotografią i drukiem wystaw fotograficznych. Mam duży sentyment do fotografii analogowej i gdzieś tam często do niej wracam. Na pewno jest to taki element, który pozwala mi się wyciszyć i skupić bardziej i poczuć tą trochę magię fotografii. Ja lubię się zaszufladkować w jednej dziedzinie fotografii. Na pewno lubię fotografować portrety, lubię krajobrazy, które gdzieś tam są jakąś odskocznią od codziennych obowiązków, ale też fotografie społeczne czy reportaże także wykonuję. Inspiracje, no na pewno jako pedagog czy psychoterapeuta, który już nie pracuje w zawodzie, zawsze gdzieś tam tematem, który mnie interesuje, jest człowiek. Więc myślę, że to jest taki główny nurt fotografii, którą lubię się zajmować, czyli fotografia związana z człowiekiem, z reportażem, z portretem. Fotografia zaangażowana społecznie, gdzieś kiedy mogę w jakiś sposób dzięki fotografii pomóc innym ludziom, ale też taką moją osobistą fotografią jest też fotografia właśnie pejzażowa, gdzie jest moją odskocznią, gdzie mogę się zrelaksować, gdzie jest kontakt z przyrodą, naturą, czy też spinaniem z jakimiś pasjami. Unikam fotografii komercyjnej, żeby nie zamknąć się, nie traktować tego przedmiotowo. Jeśli chodzi o pasję właśnie fotografii, to pierw była wspinaczka na pewno, jeśli chodzi o pasję. Później mi się urodziły dzieci i gdzieś mniej czasu miałem na podróże i wyjeżdżanie w góry. I wtedy też narodziła się taka potrzeba, żeby dokumentować to, jak mi córka rośnie. I wtedy kupiłem pierwszy aparat i gdzieś ta druga pasja fotografii mi się powstała. No i tak staram się ją pielęgnować, żeby mimo wszystko tą fotografią żyć i im dłużej zajmuję się fotografią, im bardziej się kształcę, tym więcej nowych drzwi się otwiera i wydaje mi się, że coraz mniej wiem i coraz szerszy jest to obszar, który gdzieś tam można eksplorować i dalej mnie inspiruje, dalej mnie to pociąga i dalej sprawia mi to przyjemność. Nie przywiązuję takiej wagi do sprzętu. Fotografować można nawet puszką, którą się wykona kamerę otworkową. Fotografuję aparatami za 300 zł analogowymi. Potrafię zrobić doskonałe zdjęcia, które gdzieś tam wygrywają jakieś nagrody, ale też fotografuję cyfrowymi aparatami. Głównie narzędzie, ale na pewno przykładam wagę, że były dosyć dobre obiektywy. Osobiście fotografuję z reguły na Nikonach. Z uwagi, że taki kupiłem pierwszy aparat i po prostu ze względu na szklarnię, jaką posiadam, gdzieś te obiektywy zostają i szkoda mi wymieniać sprzęt. Ale na pewno jeśli chodzi o fotografię krajobrazową, przydaje się statyw, żeby zwiększyć głębię ostrości, czy też fotografować nocą o późnych porach, kiedy jest mało światła. Więc na pewno warto mieć dobry i stabilny statyw. To mogę na pewno polecić. No i dobre stałoogniskowe, najlepiej obiektywy. Jura jest miejscem, które gdzieś tam przewija się, odkąd mieszkam na Śląsku, czy już ponad 20 lat. Zacząłem się spinać. To moja pierwsza pasja, którą gdzieś kontynuuję do dziś. Teraz moje dzieci obecnie się spinają i je trenuję, już wchodzą na lepiej ode mnie. Ale no gdzieś ta Jura jest miejscem, do którego chętnie wracam, w którym wypoczywam i które mnie gdzieś tam fascynuje. Te skały, które są ewenementem takim życiem sprzed 150 tysięcy, milionów lat. To było kiedyś dno morza, życie. Do teraz koegzystują gdzieś tam z otoczeniem, z otaczającym światem. Myślę, że cykl cały czas żyje.
jak zin, na podstawie którego ta wystawa jest, on ciągle jest nieskończony. Ja cały czas jeżdżę na Jurę, teraz często jako wychowawca na obozach wspinaczkowych, prywatnie, więc dalej gdzieś tam pojawiają się jakieś fotografie, kadry, które gdzieś mogą jeszcze uzupełnić ten cykl. Właśnie chciałem się skupić głównie na tych skałach, na tych wapieniach, które gdzieś tam mają ten wymiar taki trochę mistyczny, trochę monumentalny. I w tych zdjęciach też są jakieś tam elementy człowieka, który koegzystuje z tymi skałami. Skały, które setki lat żyją, i człowiek, który gdzieś tam przez moment istnieje, czy to wspinając się, czy kiedyś dając schronienie. Najstarszy znaleziony jakiś tam neandertalczyk, to też Bobolus Jurajski, który gdzieś tam w jaskiniach też szukał schronienia, też z nimi koegzystował. Czy to robaki, czy to przyroda, czy to drzewa. Wszystko gdzieś tam przemija, a te skały stoją i spoglądają na nas cały czas. No już tam jest na ukończeniu makieta tego zinu. Ziny to są takie, za moich czasów w domu robiło się takie gazetki, ziny, czy to popkulturze, czy o różnych historiach, zainteresowania. Ja tutaj przygotowuję właśnie takiego zina fotograficznego, który jest moją taką osobistą małą opowieścią o Jurze i o tym miejscu. Makieta już jest praktycznie skończona. Jeszcze ostatnie gdzieś tam szlify i będę zbierać na pewno środki, żeby gdzieś tam wydać. Wiem, że już parę osób czeka, aż się ukaże. Jeśli chodzi o wystawę Jura Opowieści, są różne fragmenty o przyrodzie, o skałach, o wspinaniu, ale też są fragmenty tekstów, między innymi Kukuczki, które dopasowałem gdzieś tam. Pierw przeczytałem książkę też Adama Bieleckiego, czy różne inne cytaty, i dopasowałem trochę do fotografii. Można zobaczyć choćby skałę Dziewica i opis Jurka Kukuczki, który gdzieś tam zaczynał też na Jurze swoją przygodę, i te cytaty są dopasowane do miejsc, w których te zdjęcia były robione. Obecnie głównie się zajmuję pracą ze względu na czasy, jakie są, ale drukiem wystaw fotograficznych i fineartowych, ale zamierzam kontynuować dokończyć projekt jeden reportażowy o młodzieży uzależnionej z różnymi zaburzeniami, o terapii. Także to na pewno do tego chcę wrócić. To też jest jakiś projekt, który mam niezamknięty. No i też parę takich artystycznych projektów. No i cały czas jeżdżę z wystawą fotografii odnośnie raka piersi, gdzieś tam profilaktyki. Więc też staram się, żeby ta fotografia pomagała ludziom. Jeśli chodzi o przyszłość, no cały czas jestem w końcówce stażu kandydackiego do SPAF-u, czyli Związku Polskich Artystów Fotografów. Planuję też spróbować, może nie w tym roku, ale w przyszłym, też startować do takiej szkoły opawskiej, szkoły fotografii. Fajnie, jakby mi się udało tam dostać. No i to takie główne plany. Na pewno chcę cały czas się rozwijać, uczyć. Myślę, że to jest pasja, która cały czas mnie napędza.